Witajcie, witajcie. Zaczynamy wyprawę do Gruzji. Co mi nic robisz? Też tak masz? Nie, ale ten kolor pan nie pasuje, włożyć też coś możesz. Pewnie no. Niewiele większa od ten. No. Dobry. Dobry. Ja pod ślus, a tutaj Gosia po paparazzu, no. Hej. Hej. Wyjeżdża pełna i wróci pełna. Jesteś pewny? Spotkaliśmy się ze znajomymi na dworcu głównym w Bydgoszczy. Jedziemy do Warszawy, Warszawa Centralna. Tam zjemy sobie obiadek i potem na lotnisko. A ja ci nie mówiłam, co mi się wybiera? Mówiłam ci. Nie mówiłam. Jeździć na koniach po dzikim polu. Ale nudy. Znowu trzyma się razem, tak dawaj. No to drodzy Państwo, jesteśmy w stolicy. To już nie jest Bynek, to już nie gadam tak jak trzeba. Na czterech ze sobą. Nie, to się wytnie. To co sobie robotę robisz? Proszę? Co sobie robotę robisz? Jest jak żadna robota. Prawda? Normalnie, wierzę kontrolę. Przepraszam, ja to nagrywam. Cisza. Nie, no my jesteśmy... Nasz bagaż. I my, czekający na konsumpcję, w Sfinksie, oglądają upadek Wojtka w trakcie jazdy do Guszy. Dida, heja! Jedziemy, tak? Tak. Tak, jesteśmy, jakoś. Udało się. Tak, trochę na koch, ale jesteśmy. Zważyliśmy swój bagaż na takich wagach właśnie. Tutaj pojawiły się wyniki. No się okazuje, że się mieszczę. Jak położę swój bagaż, to mam tyle. Czyli do 8 kg brakuje mi 2. 200 gram znaczy. O. Okej, okay, jest super. A koleżanka idzie się zważyć. I jak? Ta oszukuje zwykle. Oszukuje. Ta waga oszukuje, to dobra. To jest lepszą wagę. To jest lepsza waga. Co pokazuje? Spuchną mi torbę. Spuchła torba koleżance. 2,4 ma. 2,5. A musi się zmieścić w wadze 2 kg. No to jest trochę problem. Jemy babkę. Ale że co? Jak sobie chciał pomachać? To jesteśmy po odprawie celnej. Udało się, wszystko cacy. Jedziemy sobie dalej. Teraz jesteśmy w strefie wolnocłowej. Chyba dobrze mówię. Pierwszy raz lecę, więc nie wiem. Ale jakoś tak. To jest nasz samolot. Michał się zastanawia nad kotletem.
dla osoby, która pierwszy raz z nami leci. Co to jest kotlet, nie wiesz? Nie. To dobrze. No to jesteśmy już w samolocie. Niedługo będziemy lecieć. Korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że urządzenia pozostają w trybie samolotowym oraz wyłączony jest tryb bezprzewodowej transmisji danych. Należy pamiętać, że w czasie startu i lądowania laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub na półce. Jesteśmy w Tbilisi, w Gruzji.